Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach. Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Ostatni mundial. To jest twój ostatni mundial? Tak, na pewno. Dlaczego na pewno? Bo nie będę grał w piłkę wieku już w 2026 roku, na pewno. A kiedy przestaniesz grać w piłkę? Nie wiem, na pewno nie będę grał w 2026 roku. A skąd ta pewność? Zacząłem się uczyć programować, wiesz? Mówiłem ci, że nie lubię do przodu programować, zaczynam się uczyć. A skąd ta pewność? Na dzień dzisiejszy sobie nie wyobrażam, żebym w 2026 roku był w stanie z tym samym ogniem, który jeszcze dzisiaj czuję, grać w piłkę, a to oznacza, że nie będę grał w piłkę. A kolejne eliminacje do Mistrzostw Europy? No nie, to już są niedługo. To jeszcze damy radę. Nie, no, aż tak stary nie jestem, żeby myśleć o tym, żeby teraz kończyć karierę w reprezentacji, ale 4 lata od teraz to jest długi czas. To jest długi czas i wiesz, może się zmienić. Ja mówię, że miałem poczucie, że gram o swój ostatni mundial. Potem się może okazać, że jeszcze zagram kolejne dwa mundiale. Nie wiem, Dobra. Nie jestem w stanie tego obiecać, ale Dobra. Takie miałem przeczucie w momencie, kiedy wychodziłem na mecz ze Szwecją, że to jest gra ostatni mundial. A ja myślę sobie, że ty dobrze wiesz, co mówisz, bo nie jesteś z tych ludzi, którzy nie wiedzą, co mówią, tylko jesteś z tych, którzy chcą coś powiedzieć. Ale zanim to się stanie, zanim powiesz kadrze do widzenia, to jak rozumiem, ten mundial chciałbyś, żeby był wyjątkowy. Ale też nie wyobrażam sobie, żebym ostatni mecz w reprezentacji zagrał na tym mundialu, żeby była jasność. więc chciałbym, żeby był wyjątkowy, bo dzisiaj cały czas mam wrażenie, że to będzie mój ostatni mundial, więc mam nadzieję, że ten mecz w finale tego mundialu to będzie mój ostatni mecz na mundialu, tak. Może być o trzecie miejsce, słuchaj, już trudno. Pasuje mi to, biorę. Dobrze. Zapraszamy do oglądania w TVP meczu Chile. Będzie to wyjątkowo ciekawe spotkanie. TVP, TVP Sport, TVP App, TVP, apka TVP, jest coś takiego? Jest apka, zapraszamy Państwa, tak. Zapłacicie mi potem prowizję jakąś. Więc zapraszamy go, koniecznie nie przegapcie, bo to będzie próba generalna przed mundialem. Zapraszamy. I na nie PG Narodowy, bo dach się zawalił, ale na Łazienkowską zapraszamy. Tam dach jest działający. Tam dachu nie ma, ale okej. Okay. Ale trybuny są, wiesz, daszek. Jak na Konwiktorską idźcie, tam jest też daszek fajny.